Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku z cyklu Zwierzęta ludzkim okiem. W odcinku numer 2 w dzisiejszym poopowiadamy Wam trochę przy udziale naszych ptaków, bo jesteśmy w hali wolnych lotów w ptaszarni, o przywództwie wśród zwierząt. Oddaję głos Agacie, która ten temat Wam przedstawi bardziej dokładnie. Dzisiaj sobie powiemy, czy posiadanie lidera wiąże się z nierównym podziałem obowiązków i czy w ogóle potrzebny jest nam lider. Bardzo często stajemy przed koniecznością wykonania jakiegoś zadania albo złożonego projektu i nie ma wyjścia, musimy stawić temu czoła. Czasem jest to krótkie zadanie, czasem wymaga bardzo dużego i skomplikowanego planu. Czasem jest to nasza codzienność, a czasem jest to zadanie okresowe, jak chociażby w przypadku ludzi są to święta. I rzecz jasna, najlepiej jeśli mamy pomocników, czyli grupę osób, z których potencjału możemy korzystać. Rzecz jasna, w każdym tego typu projekcie potrzebny jest ktoś, kto stoi na jego czele. Najlepiej, żeby to był osobnik najmądrzejszy, a co z tego wynika, najlepiej doświadczony. I tutaj dochodzimy do pierwszej różnicy między światem ludzi i światem zwierząt. U zwierząt przywództwo jest czarno-białe. Albo ktoś się nadaje, albo ktoś się nie nadaje. I kolejna różnica, nieważne jak się zostaje, ale dlaczego i kto jest przywódcą. Czyli nie wystarczą koneksje albo miła aparycja. Trzeba się czymś wykazać, mieć twarde dowody, że nadajemy się na lidera czy przywódcę. Tak, to prawda. I cechy lidera, które pewnie też znamy z własnych prac, z własnego zawodu, środowiska, w którym się na co dzień poruszamy, no to oprócz tego, że trzeba być oczywiście kreatywnym, że trzeba mieć pomysł na to, jak prowadzić zespół, mieć pewne cechy charyzmatyczne. Cech lidera jest wiele. W związku z tym w świecie zwierząt również możemy zaobserwować wiele różnych typów przywództwa. Dokładnie tak. I powiedzmy sobie jasno, zwierzęta mają do wykonania zadania na co dzień. Bierność znaczy bardzo często koniec istnienia. Nie można sobie pozwolić na nic nie robienie. Oczywiście nie zawsze to jest związane z taką sensu stricte aktywnością. Czasami wystarczy realizować wcześniej przemyślaną i mądrą strategię. Ale tak jak już wspomnieliśmy, ważne jest, by na samej górze czuwał ktoś i wiedział, co i po co robimy, albo jakie konsekwencje z tego wynikną. Oczywiście nie ma problemu, jeśli zespół jest jednoosobowy, bo wtedy sami sobie jesteśmy przywódcą i kierownikiem. No ale jeśli zwierzęta żyją w stadach, to musi być ktoś najmądrzejszy. Co zadziwiające, w świecie ludzi dopiero w XX wieku zaczęto dostrzegać potencjał kobiet na stanowisku lidera. W świecie zwierząt już od bardzo, bardzo wielu lat samice niejednokrotnie zostają wybierane na przywódców stada i to się sprawdza. Co więcej, w takich grupach zwierząt, na których czele stoi płeć piękna, jest o wiele mniej agresji, za to więcej harmonii. Dobór naturalny preferuje taki model naśladownictwa lidera, czyli kogoś, kto jest silny i wie, co robi. I świetnym przykładem są szympansy, nasi najbliżsi krewni w świecie zwierząt. Przypomnę, że zaledwie 6 milionów lat temu mieliśmy wspólnego przodka, więc trudno to zlekceważyć. I szympansy, co bardzo łatwo nam zrozumieć, tworzą takie grupy patrolowe, które obchodzą terytorium danego stada i patrzą, czy wszystko jest w porządku, czy żaden intruz nie zakłóca im spokoju. I co się okazuje, że lider takiej grupy patrolowej zyskuje błyskawicznie najwyższy status albo bardzo wysoki status w danej grupie. Co z tym się wiąże, staje się atrakcyjny dla samic, czego konsekwencją jest liczne potomstwo, a zatem dobrze jest być liderem, bo przekazujemy te dobre geny, więc dobór naturalny preferuje mądrych. Oby w świecie ludzi też tak było. Pewnie też byśmy tak chcieli, żeby tak było, natomiast style przywództwa wśród liderów społeczności ludzkiej, no jest ich kilka.
Jest na przykład styl nakazowy, gdzie lider domaga się całkowitego podporządkowania się zespołowi. Afiliacyjny, autorytatywny, również demokratyczny. Jest ich kilka, w zależności od tego, z jakiego źródła wiedzy korzystamy. Pytanie jest, czy możemy podobne przykłady znaleźć w świecie zwierząt? Podejrzewam, że pewnie by się coś znalazło. Jest ich cała masa, wystarczy tylko dobrze i mądrze obserwować oraz wyciągać wnioski. Taki pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to jest forma zarządzania, nazwijmy to, na pszczołę. Wiadomo, na czele takiej pszczelej rodziny stoi królowa. Nam się kojarzy to z komfortem, bo każdy pewnie by chciał być tam gdzieś w głębi królem. Natomiast model zarządzania przez królową pszczół jest trochę inny. Ona po prostu służy. Czyli sam jej tytuł nie oddaje obowiązków i trudów każdego dnia. Ona się poświęca dla swojej społeczności. A cały ul czy pszczela rodzina zarządzana jest bardzo mądrze. Oczywiście jest najlepiej wyposażonym genetycznie osobnikiem, dlatego to ona, tylko ona wydaje na świat potomstwo, czyli realizuje swoje najważniejsze życiowe zadanie, a wszystkie jej potrzeby zaspokajają jej dzieci, czyli robotnice. Wykonają bardzo różne zadania, ale co ważne, każdy osobnik w takiej grupie mógłby przejąć obowiązki kogoś innego. Czyli krótko mówiąc, wszyscy się mogą zastępować, więc nie ma niebezpieczeństwa, że jeśli jednemu coś się stanie, to jakieś zadania zostają niewykonane. Każdy wie, co ma robić, więc całość idzie sprawnie. A królowa może zająć się produkcją potomstwa. Płaci za to dużą cenę, ma mniejszy mózg, ale za to, co zrozumiałe, większy odwłok. Więc produkuje mnóstwo kolejnych pszczół, zapewniając przetrwanie całej społeczności. Cudownie by było znowu, gdyby w świecie ludzkim wszyscy pracownicy mieli takie szerokie umiejętności i wszechstronne zadania mogli wykonywać, ale jeszcze lepiej, gdyby szef czy przywódca umiał się poświęcać dla swojego zespołu. Zwykle w świecie zwierząt na czele stada, grupy stoi samiec, bo zazwyczaj on jest najsilniejszy, nie oszukujmy, siła odgrywa ogromną rolę w zarządzaniu, ale nie przeceniajmy jej, bo mądrość i doświadczenie też są niezwykle ważne. I doskonałym przykładem będzie tutaj gatunek, jakim są słonie. W ich grupach czy stadach przywództwo dzierży najstarsza samica. Najstarsza wiąże się z największym doświadczeniem, czyli osobnik, który przeżył niejedno, zebrał mnóstwo informacji, zna plusy i minusy poszczególnych działań i oczywiście koncentruje się tylko na właściwych zachowaniach, doradza całej reszcie, prowadzi grupę, zna topografię terenu, więc wie, gdzie są źródła jedzenia, gdzie jest woda. Wszyscy polegają na niej, więzi są bardzo silne. No i nie ma agresji, co jest przeciwieństwem w grupach zarządzanych przez samce. Kolejnym niezłym przykładem, gdzie warto, przemawiającym za tym, że warto jest wybierać na lidera samice, są szympansy bonobo. Tam wszystkie konflikty rozwiązywane są w sposób polubowny. Bójki czy przejawy agresji w ogóle nie istnieją. No i wygląda to sielsko i anielsko, ale nie zawsze rzeczywistość nadąża za teorią. Ja tutaj przytoczę przykład naszych słoni. W warszawskim zoo mamy słonie afrykańskie i swego czasu na czele naszego niewielkiego słoniowego statka stała najstarsza, 35-letnia samica o imieniu Erna. Była na tyle dominująca, że zblokowała pozostałe samice, nie dopuszczając ich, nazwijmy to mentalnie, hormonalnie, do rozrodu. Efekt tego jest taki, że jak dotąd polskie ogrody zoologiczne mogą pochwalić się tylko jednokrotnym przyjściem na świat słoniątka. Było to w 1937 roku w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Przypomnę, że słonica nazywała się Tuzinka. Jeśli chodzi o zarządzanie stadem, bardzo często najsilniejszy osobnik wiedzie prym i świetnym przykładem jest tu lew.
Lew, król zwierząt, bardzo oczywiste skojarzenie, ale prawda nie do końca jest taka, bo lew to nie jest cwania, który wykorzystuje płeć piękną, wyleguje się tylko i czeka, aż lwice przyniosą mu coś do jedzenia. Lew jest po prostu mistrzem w delegowaniu zadań. On doskonale zna potencjał swojego zespołu i krótko mówiąc, deleguje zadania, mówi każdemu, co ma robić, bo wie, że jego wykonawcy zrobią to lepiej niż on sam. Czyli naprawdę bardzo mądre podejście. Cel zostaje osiągnięty, efekt jest wyśmienity, a lwu pozostaje tylko kontrolować, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Co więcej, jeśli już zdobycz jest upolowana, lew i jego lwice najedzone, reszta jedzenia zostaje dla społeczności, która mieszka na tym samym terenie, chociażby dla padlinożerców. Krótko mówiąc, lew dba nie tylko o interesy swojej firmy, swojego stada, ale też bierze pod uwagę losy całego środowiska. Brawo, lew! Jak najbardziej. I to, o czym wspomniała Agata, przywodzi mi na myśl takie stwierdzenie, kolejne Redina, że są style mniej i bardziej efektywne, style zarządzania. Do tych bardziej efektywnych zalicza się na przykład właśnie styl prezentowany przez lwa, czyli taki styl dyrektorski. Styl, który polega na tym, że stawia się wysokie wymagania podwładnym, stawia się wysokie wymagania sobie i to zapewnia skuteczność działania. I kolejny model, czyli bycie szefem samego siebie. Dotyczy to zespołów jednoosobowych. Wyśmienite rozwiązanie dla indywidualistów. Czyli robię to, na co mam ochotę. Oczywiście muszę osiągnąć cel. W przypadku zwierząt tym celem jest przeżycie. Można do tego zadania podchodzić w bardzo różny sposób. Ja posłużę się przykładem skrajnym, leniwca, który robi bardzo mało, a stara robić się nic. Przypomnę, leniwiec jest szczerbakiem, ale cały czas ssakiem. Większość ssaków to zwierzęta stałocieplne. Natomiast leniwiec niczym gad reguluje swoją temperaturę w zależności od otoczenia i całymi dniami uwielbia wylegiwać się gdzieś wisząc na gałęzi w słońcu, oszczędzając tym samym własną energię. Oczywiście im mniej zrobi, tym mniej ma, ale tylko on jest beneficjentem swoich wysiłków, więc pretensje może mieć tylko do siebie, ale idzie mu świetnie, bo jest niezwykle bystry. Nie jest wymagający pod względem pokarmowym i świetnie się do tego przystosował, ponieważ to, czym się żywi, czyli liście, gałązki, pędy, są ciężkostrawne, ale uwaga, leniwiec ma czterokomorowy żołądek, więc nie ma problemu, żeby ten mało kaloryczny pokarm i trudno strawny pokarm strawić i przyswoić substancje odżywcze, a gdy mu ich brakuje, cwaniaczek zlizuje z własnego futra glony, które je porastają i w ten sposób uzupełnia wszelkie niedobory. Jakby tego było mało, ten niezwykły minimalista tylko raz na tydzień schodzi za potrzebą, żeby się załatwić i jest zadowolony. Ja wiem, że nie każdemu taki styl życia będzie pasował, ale leniwcowi jak najbardziej. Mogę przerwać. Na pewno raz na tydzień nie będzie to wygodne dla każdego z nas, schodzenie do toalety, ale dlatego poprosiłam Agatę o chwilkę dla siebie, bo musimy powiedzieć wam, że nasza para leniwców, mimo bardzo leniwego trybu życia, dokonała cudu. Mianowicie mamy maluszka, którego ojcem jest Paweł, mama to Amy. Maluszek jest bardzo niewielki, ma ciemny kolor. Jeśli będziecie u nas w taszarni, konkretnie właśnie przy wolierze leniwców, możecie zaobserwować mamę Amy i na jej brzuszku ciemniejszy, no nazwijmy to punkt, może nie punkt, ale wielkość dłoni. I to będzie nasz maluszek, kolejny potomek Amy. Oczywiście nie wszystkie jednoosobowe zespoły są tak minimalistyczne jak leniwce. Znamy całą masę zwierząt, które sobie same wyznaczają zadania oraz tempo ich realizacji. Kolejny przykład to będą koty, znani samotnicy, ale nie mogą sobie pozwolić na bezruch i nic nie robienie. Mają znacznie szybszy metabolizm niż leniwce.
potrzebują dużo wysokokalorycznego pożywienia, fatalnie znoszą okresy postów, najgorzej sobie radzi z tym ich wątroba, więc muszą polować. Niestety tak się składa, że ci, na których polują koty, są niezwykle szybcy i sprawni, więc żeby ich dogonić, złapać, pozyskać pożywienie, koty również muszą być bardzo szybkie, sprawne i muszą wymyślać różne strategie. Warunki się zmieniają, więc żeby zrealizować i osiągnąć cel, muszą też zmieniać sposób postępowania. Czyli weźmy sobie za przykład irbisa śnieżnego, czyli panterę. W zależności od okoliczności może się albo czaić, albo skradać, albo gonić za swoją ofiarą i wykazać się prędkością. Może wykazać się sprytem, na pewno siłą i wytrzymałością, więc wszystko zależy od konkretnych okoliczności. I kolejny model, który możemy przełożyć na nasz ludzki świat. Bardzo często jest tak, że nie wystarczy jedna strategia, najlepiej jest mieć cały ich wachlarz, żeby móc wykorzystać odpowiednią w ściśle określonych okolicznościach. Jedno rozwiązanie się nie sprawdza, musimy mieć zestaw kilku opcji, inaczej nic z tego nie będzie. Obecnie uważa się, że ten kierownik jest najlepszy, który łączy w sobie style zarządzania, o których wspomniała Agata. Natomiast ważne jest również, żeby dostosować te style zarządzania do specyfiki organizacji, w której przyjdzie nam pracować. Czyli szukajmy idealnego kierownika. Czy taki w ogóle jest? No miejmy nadzieję, ale dla pocieszenia dla tych, którzy go nie znaleźli, mogę powiedzieć, że czasami nie ma kierownika czy lidera. Wspomnimy tutaj o pracy zespołowej i wspólnym działaniu grupy osobników, gdzie nie ma jednego wyraźnego przywódcy, a jeśli ktoś przejmuje kierownictwo, to na jakiś czas. Świetnym przykładem będą piranie czy karaluchy. W warszawskim zoo mamy piranie czerwonobrzuche, znane z swojej krwiożerczości, aczkolwiek chyba sława trochę je wyprzedza. Siła piranii i w ogóle tego modelu polega na działaniu w grupie, bo przecież jedna pirania nie zjadłaby w przeciągu przysłowiowych 5 minut przysłowiowej krowy, natomiast cała ich licząca kilkaset osobników grupa nie będzie miała z tym żadnego problemu. Ale rzecz jasna, to nie jest tak, że jak tylko ktokolwiek wejdzie w Ameryce Południowej do wody, to nagle obsiadają go piranie i obgryzają do kości w bardzo krótkim czasie. Zwierzęta jedzą wtedy, kiedy są głodne albo kiedy mają szansę upolować, więc jak gdyby mierzą zamiary na swoje siły. Piranie w warszawskim zoo są karmione, uwaga, tylko 3 razy w tygodniu. Jeśli ktoś bardzo chce, to może to obejrzeć. W poniedziałki, środy i piątki dostają na przykład rybę zawieszoną na sznurku i wtedy doskonale widać strategię działania takiej grupy. Nie ma tu miejsca dla indywidualistów, bo wszyscy działają jak gdyby na tym samym poziomie, co trochę zdejmuje odpowiedzialność, bo nie trzeba się aż tak wysilać i martwimy się głównie o siebie. Nawet jeśli nie damy rady albo nie staniemy do końca na wysokości zadania, to możemy mieć nadzieję, że ci, którzy są obok, tak zrobią to i nie będzie widać żadnych minusów czy naszych niedostatków. Kolejny podobny przykład to są gęsi. Tu będzie trochę trudniej zaobserwować to zachowanie w warszawskim zoo, bo opowiem o locie. Ptaki trzymane na otwartych wybiegach oczywiście nie mają szansy latać, ponieważ podcinamy im lotki. Oczywiście od razu powiem, że jest to zabieg bezbolesny, natomiast dzięki ograniczeniu możliwości latania ptaki nie muszą być trzymane w jakichś zamkniętych, ciasnych wolierach, tylko mają do dyspozycji większą przestrzeń. Natomiast w naturze lecące gęsi układają się w charakterystyczną formację i oczywiście nie jest ona przypadkowa, bo latanie nie jest procesem prostym, a na pewno wymaga ogromnych nakładów energii i najwięcej tej energii musi wydatkować osobnik lecący na przodzie, bo jak gdyby on wtedy musi stawić czoła masom powietrza, całej reszcie jest lżej.
I uwaga, gęsi się wymieniają, czyli nie zawsze ten osobnik, który jest na początku non-stop. Kiedy się zmęczy, zostaje wymieniony przez kogoś, kto ma więcej siły. W świecie ludzkim świetnym przykładem będzie wyścig kolarski i zmieniający się taki ktoś, kto ciągnie grupę do jakiegoś czasu po to, żeby na samym końcu ten najlepszy mógł zwyciężyć, bo ma najwięcej sił. Teraz zacznę trochę wywrotowo, czyli zaneguję potrzebę posiadania szefa, lidera. Opowiem o pasożytach. Bardzo często jest tak, że jeśli jakieś przedsięwzięcie rokuje dobrze i zyski są duże i warte pozyskania, a wysiłki mogą być niewielkie albo zminimalizowane, no to wtedy otwiera się pole dla pasożytów, czyli organizmów, które wykorzystują siły i substancje odżywcze innych osobników. Niektóre pasożyty są fair, czyli od razu widzimy i w porę możemy zareagować. Świetnym tutaj przykładem będzie komar albo kleszcz, którego prędzej czy później zauważymy i zdamy sobie sprawę z jego obecności. Ale jest cała masa pasożytów, których nie widzimy. No i możemy powiedzieć, że trochę grają nie fair. Jak chociażby endopasożyty bytujące w naszym przewodzie pokarmowym, albo nie tylko w naszym przewodzie pokarmowym, tylko w przewodzie pokarmowym innych zwierząt. I mija czasem długi okres, zanim zdamy sobie sprawę, że ktoś nas bezczelnie wykorzystuje. W świecie zwierząt zazwyczaj pasożytnictwo jest międzygatunkowe, czyli jeden gatunek pasożytuje na drugim. Wspomnijmy kukułkę, ona jest, należy do tej grupy pasożytów nie fair, podkłada bezczelnie jajka do gniazd innych ptaków, żeby zrzucić na nie obowiązki związane z wysiadywaniem jajek i odchowem piskląt. Pisklęta, które się wyklują, są na tyle aroganckie i silne, że wypychają często swoich jak gdyby współlokatorów bardziej prawowitych z gniazda i całe pożywienie przynoszone przez rodziców spożywają same. W świecie ludzi jest trochę inaczej, ponieważ my pasożytujemy jak gdyby w obrębie jednego gatunku, czyli jeden człowiek potrafi zarówno w sposób fair, jak i nie fair wykorzystywać drugiego. Z czystego prawdopodobieństwa możemy wnosić, że w biznesie również pasożytnictwo ma się nieźle, tylko jest to na tyle kłopotliwy temat, że nikt tego nie dokumentuje, ale wystarczyłoby pewnie uchylić rąbka tajemnicy gabinetów psychologów i wtedy tam pewnie informacji byłaby cała masa. Ale jeśli cały czas zaglądamy do świata zwierząt, to możemy czerpać inspiracje pozytywne i negatywne. Negatywne po to, żeby wiedzieć, żeby tak nie robić. I posłużę się tutaj przypadkiem pingwinów. Wyobraźcie sobie, że te urocze skądinąd zwierzęta potrafią czasem, stojąc na lodowej skarpie, zrzucać swojego towarzysza w otchłań lodowatej, antarktycznej wody, tylko po to, żeby zobaczyć, czy jest bezpiecznie. Jeśli pingwin daje radę, to znaczy, że cała reszta też sobie poradzi i wtedy wszyscy wskakują i dalej łowią na przykład kryla. Niestety takie przypadki zdarzają się też i w biznesie, w świecie ludzi. Są liderzy, którzy w ten sposób postępują, poświęcając jednego ze swoich pracowników, żeby w imię ich zdaniem wyższych celów. Na szczęście ludzie to nie pingwiny i widząc takie zachowania się demotywują, są przepełnieni lękiem, strachem i to na dłuższą metę nie opłaca się, gdyż spada wydajność pracy. Na szczęście. Kolejny przykład niepozytywnych inspiracji, może nie aż tak drastyczny jak z pingwinami, ale posłużę się tutaj naszymi wybiegami dla zwierząt kopytnych, na których można zobaczyć tak zwane pastuchy elektryczne, czyli cieniutkie ogrodzenia z drutu pod niewielkim napięciem. Jednakże kontakt bezpośredni z nim powoduje bardzo nieprzyjemne uczucie. I takie pastuchy elektryczne wykorzystujemy, żeby chronić roślinność,
która w przeciwnym razie stałaby się błyskawicznie smakołykiem krótkotrwałym i wybiegi zamiast być zielone i piękne stałyby się obgryzione i łyse. Oczywiście od razu mówię, nie ma się co martwić, nasze zwierzęta dostają mnóstwo smakołyków, więc nie ma żadnej biedy, że akurat nie zjedzą krzewów na swoim własnym wybiegu. Często jest tak, że ten pastuch elektryczny i jednokrotne z nim doświadczenie sprawia, że przestają zwierzęta próbować. Tak, bo mają zapisane w pamięci, że bolało, że kolejne tego typu działanie będzie równie nieprzyjemne, więc w ogóle się nie opłaca. A szczerze mówiąc, w wielu przypadkach te pastuchy są wyłączone i pełnią raczej funkcję takiego psychologicznego straszaka. I identycznie jest w świecie ludzi. Zwykle nie podejmujemy jakiejś aktywności, bo nie wierzymy w siebie, albo myślimy, że czegoś nie można, lub jeszcze gorzej, że coś jest niemożliwe. Pamiętajmy, warto próbować, bo każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał i większość zwierząt, jak chociażby krowy pasące się na pastwisku, na jakieś łące odgrodzone tylko pastuchami elektrycznymi, gdyby była taka potrzeba, mogłyby go sforsować bez żadnego problemu. Oczywiście nie polecam tego rozwiązania i też liczę, że nasze nosorożce czy słonie nie dowiedzą się, że nie wszystkie pastuchy są włączone. Czyli próba znalezienia takiego idealnego lidera praktycznie nie jest możliwa, dlatego że po prostu taki styl idealnego kierowania nie istnieje. Jak można było się przekonać po opowieści Agaty, czasami łączy wiele tych stylów, które doskonale znamy z życia bieżącego. Czyli najlepiej by było, gdybyśmy style zwierzęce, przynajmniej niektóre, przenosili na świat ludzki. I tutaj na osłodę przytoczę mój ulubiony przykład. To będzie zarządzanie przez właściwe działanie, a nie przez wywieranie presji czy strach. To będą wilki. Na czele watahy stoi samiec alfa, który jest najmądrzejszy, ale który jest łagodny, nie jest raptusem. Ze swojej siły korzysta tylko wtedy, kiedy nie ma jak gdyby innej możliwości. Ale jego doświadczenie i wiedza sprawiają, że całe stado czuje się bezpiecznie. Bo wszyscy wiedzą, co mają robić. Ten spokój panujący daje ogromne poczucie bezpieczeństwa, więc to zwiększa aktywność całego stada i jego wydajność. I życzyłabym sobie, gdyby większość grup zarządzanych było właśnie przez kogoś w typie wilka. Posiadanie mądrego szefa to jest coś, co nas może naprawdę wyzwolić z wielu stresów, bo cudownie jest mieć nad sobą kogoś mądrzejszego, kto przejmuje albo zdejmuje z nas wszelkie stresy i niepokoje i ta świadomość, że jesteśmy w dobrych rękach i wszystko, co robimy, jest dobre, bo kieruje ktoś od nas mądrzejszy. Czyli na zakończenie możemy sobie sami zadać pytanie, jakiego mamy szefa i porównać być może z przykładami przedstawionymi przez Agatę. Chcielibyśmy na tym zakończyć nasz odcinek i zaprosić Was na kolejny wtorek w styczniu. Zapraszamy.